4 latach udany powrót Marcina Baczyńskiego na Cichą, zwycięstwo. No i Polonia zrównuje się punktami z Ruchem. No na pewno. Dziękuję kibicom za miłe przyjęcie. To było bardzo, bardzo ważne dla mnie. To tak na początek, teraz trochę o meczu, no w końcu wygraliśmy i musimy to wziąć jako dobry objaw i zrobiliśmy krok w przód. Skakujemy tam do góry, gdzie powinniśmy być, bo byłoby wstyd, jakbyśmy tutaj nie wygrali i zostali gdzieś niżej. No drugi mecz nie tracimy gola, to też jest ważne. W każdym meczu staramy się robić krok do przodu i porządkować naszą grę. Jeszcze troszeczkę za mało się przy piłce trzymujemy, więcej potrzebujemy właśnie takiej gry. No i cóż, no jest jeszcze sporo do poprawy, ale no coś w przód zrobiliśmy. Były kontrowersje w pierwszej połowie pana starcie z Łukaszem Janoszką. Jak pan to widział? Nie, chyba Łukasz też trochę tam wiedział, że to był taki bardzo miękki rzut karny, tam był atak na piłkę, także myślę, że rzutu karnego nie było. Kiedy Arek Piech szedł sam na bramkarza Polonii, co pan pomyślał? Najpierw złość, bo to był nasz stały fragment i złość, że był bałagan z tyłu, prawda, bo nie może być tak, że 3 naszych zawodników, a 1 wychodzi. No szczęściem skończyło się to, że Arek nie zachował zimnej krwi do końca i nie trafił, no i co? I potem poczułem naszą szansę, mówię, że może nam to się uda, nie? I strzelić, i się udało. Kluczową sytuacją w pierwszej połowie było twoje starcie z Marcinem Baczyńskim. Rozmawialiśmy z nim przed chwilą, mówił, że raczej nie, że Łukasz chyba wie, że nic nie było. A twoja opinia? No, moja opinia jest nieco inna, bo na pewno dostałem w nogę. Myślę, że było to słychać na całym boisku, bo i koledzy, którzy powiedzmy gdzieś tam byli dalej, to słyszeli. No, tylko nie słyszał tego sędzia. Zgodził się z tym, że to był mecz do pierwszej bramki. W drugiej połowie najpierw szansa dla Polonii, później Arek Piech przez pół boiska. Nie wpadło. No, na pewno szkoda tej niewykorzystanej sytuacji, a spodziewaliśmy się tego, że kto strzeli pierwszą bramkę w tym meczu, to ten mecz wygra. No i niestety stało się tak, że wygrała ten mecz Polonia. Drużyny z Warszawy w ogóle mają patent ostatnio na Cichą. Czy to nie należy? Nie podchodzimy tak do tego. Na pewno w każdym meczu chcemy zdobywać 3 punkty, wygrywać. No dzisiaj się to nie udało. No, myślę, że w następnym spotkaniu będzie dobra okazja, żeby odrobić te 3 punkty. Czyli mogliście być na 3. miejscu, prawda? No, mogliśmy, ale myślę, że to, na którym miejscu byśmy teraz byli, nie jest ważne. My chcemy jak najwięcej punktów zrobić w tej rundzie i spokojnie się potem przygotowywać do drugiej rundy. Dzięki.